Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro. Dzisiaj mała zmiana, będę robił unboxing, dawno nie robiłem, sprzętu, który właśnie przywiozłem, kupiłem w sklepie MP3 w Krakowie. Słuchawki, których będę używał do pracy z materiałami, do postprodukcji po prostu filmów, dźwięku, podcastów i tak dalej. Mam do tej pory kilka par słuchawek dobrej klasy, właśnie zbyt dobrej, żeby do takich rzeczy używać. Jedne mi się uszkodziły, gdzieś tam spadły i postanowiłem kupić model kultowy, najbardziej polecane do pracy. Tak zwane słuchawki referencyjne, właśnie Beyer Dynamic DT 770 Pro. 250 ohmów. Są jeszcze 80 ohmów i 30 ohmów. Ja preferuję o większej impedancji. Coraz trudniej takie słuchawki kupić, bo większość słuchawek jest robione pod smartfony. One po prostu mi lepiej brzmią. Mam też Beyer Dynamiki 1990 Pro i 250 ohm i one przy dobrym wzmacniaczu po prostu brzmią dobrze. Więc żeby nie przedłużać... Aha, jeszcze właśnie to są słuchawki, które nie nadają się, znaczy można oczywiście słuchać, nadają się do słuchania muzyki w celach takich relaksacyjnych, że tak powiem, i to będzie dobrze brzmiało, ale słuchawki referencyjne to są słuchawki, które nie zniekształcają dźwięku, nie poprawiają go w żaden sposób, oddają dźwięk takim, jaki jest naprawdę. I to pomaga w postprodukcji po prostu coś tam poprawić, przyciszyć, coś tam barwę zmienić troszkę i... Czy przy podcastach na przykład, prawda? Czy przy wywiadach, przy rozmowach różnego, przy live'ach też, prawda? Można bardziej realnie ocenić, z czym mamy do czynienia. Także troszkę tu sobie obniżę teraz mój sprzęcik. O. Dobra. O, widzicie, już tak wygląda pudełko. Bardzo. Myślę, że ten model jest znany ludziom, którzy zajmują się produkcją po prostu produkcją jakichś materiałów audio wideo czy audio. Jestem przekonany. A może to nie wiem, czy to tak trzeba. No właśnie. Chyba się obejdzie bez noża. Tu jest taka plomba oryginalna, prawda? Ktoś do mnie dzwoni, będzie musiał poczekać. O! Także to jest pudełeczko. W środku tak to wygląda. Co tu mamy? Jakaś papierologia, która tam nigdy mi bardzo nie interesuje. Nie w tego typu urządzenia. Nie. Słuchawki są odpowiednio jakoś zabezpieczone. Widać, w takim papierowym opakowaniu są jeszcze. W takim stelażu, można powiedzieć, papierowym. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest. Nie, tu już w środku jest jakieś etui jeszcze. To możemy pokazać. Pudełko poszło tam. Tu jest etui prawdopodobnie na słuchawki. No nie jest zbyt efektowne, ale słuchawki też, umówmy się, kosztowały 600 zł, więc to jest doskonała cena jak na tego typu słuchawki. W tej cenie nic lepszego po prostu nie kupicie. Natomiast... wiesz, to się otwiera. Natomiast... Też nie ma co wymagać, że etui będzie nie wiadomo jakie, prawda? No nie trzeba, to chyba brutalnie będzie rozerwać, bo no, tu jest jakieś takie, okej. Okay. Spróbuję to, po prostu siła razy gwałt, o. Woreczek tak jest, to niczego niepotrzebny, proszę bardzo. To jest taki woreczek, taki jakby Ortalion. No. Przechować w tym można, może się nie zakurzy, ale za bardzo też przed niczym nie ochroni. Spróbujmy to wyjąć, proszę bardzo. Bardzo łatwa sprawa.
wystarczy rozgiąć. Tu jest kabelek. No właśnie, trzeba, kabelek trzeba też, przepraszam, odłożę, żeby od razu mi nie spadły. No, no. Tu się to jakoś, o właśnie, tak, dobrze. Kabelek to już wyrzucamy. Kabelek jest spiralny, to o tym wiedziałem. To też jest dla mnie ważne, ponieważ taki kabelek mniej się po prostu plącze, prawda? To jakieś takie są, widzicie. To zaklejane to wszystko jest. Także mam taki kabel też w słuchawkach tych Beyerdynamic Dynamic 1990 Pro DT oczywiście. No one są dużo lepsze, ale one to też są niby referencyjne, ale one jednak bardziej się nadają do słuchania muzyki. Bardzo dobrze brzmią zresztą, bardzo je lubię. Niedawno je uszkodziłem, bo mi spadły. Także uważajcie na słuchawki, żeby nie spadały. Właśnie te delikatne przetworniki po prostu. No, o jest, dobrze wyszło. W porządku. Odłóżmy. Tu jakieś do wilgoci zbierania. Proszę bardzo, jack 6,3 mm to jest nakręcane. Mam nadzieję, że tu widać. I tu jest jack 3,5 mm oczywiście. No tu nie mam mowy o zbalansowanym wejściach, bo to jakby nie do tego słuchawki służą. I kabel jest na stałe z tego, co widzę, tak? Także teraz sobie podkręcimy znowu. O! Także podobno ten kabel niezbyt pięknie pachnie. No pachnie tak jak kabel Beyerdynamic Dynamic, tak jak podobnie w DT1990. Spróbujmy to właśnie sobie ubrać. Ok. Dobrze wytłumiają. Kupiłem je, ponieważ one dobrze wytłumiają. Więc o, tu się to wyciąga, a tu, o właśnie, tak jest. No, nie ma co się spodziewać, bo o, bardzo dobre wytłumienie pasywne, nie? Pady są przyjemne, no mówię, jak na tą cenę, na 600 zł, jak będą brzmiały, zobaczę. Myślę, że w tej cenie warto takie słuchawki kupić. Spróbuję je podłączyć i powiem wam jeszcze, jak brzmią za chwilę. Tutaj chciałem wam pokazać ten trzeci od dołu, a drugi od góry, bo tu jest też mój zestaw do słuchania audio, do słuchania muzyki po prostu. Ten, co się świeci teraz, diody, to jest mój interfejs, do którego podłączony jest mikrofon, o, który tu widzicie, może wam przybliżę trochę, którego używam do niektórych nagrań. To jest Rode PodMic, bardzo dobry mikrofon. No, taki powiedzmy wersja, niektórzy mówią, że jest taki tańszy zamiennik Shure, no, ale oczywiście Shure jest mikrofonem kultowym, więc tak to wygląda. Interfejs jest Presonus 68C, bardzo dobry Presonus jest i do niego mam dedykowany program w zestawie, kupiłem Studio One. Dopłaciłem sobie do wersji 6, chociaż nie wykorzystuję jego pełni możliwości, czyli takiej professional, o tak powiem, nie? W wersji professional, ale ma tam parę rzeczy, na przykład można wideo miksować, czego nie można robić w wersji 5. Także no to jest mój sprzęt. Teraz podłączę słuchawki i powiem wam, jak to gra. Muszę wam powiedzieć, że to jest zaskakująco dobra jakość muzyki. To są słuchawki kilka razy tańsze od tych, które ja mam i to nie jedne, ale brzmią naprawdę dobrze i ja uważam, że dużą zasługą tego jest to, znaczy przyczyną tego jest to, że tu jest 250 ohmów. Naprawdę impedancja przy dobrym wzmacniaczu, mam dość dobry wzmacniacz i tak
Naprawdę brzmi to dobrze. Dźwięk zrównoważony, naprawdę nic, żadnych tonów nie jest za dużo, żadnych za mało. Oczywiście czuć różnicę między słuchawkami kilka razy droższymi, ale ta różnica nie oddaje tej ceny, więc powiem tak, nawet jeżeli chcecie sobie kupić, żeby muzyki posłuchać, takie słuchawki, to polecam. Jeżeli nie jesteście bardzo wrażliwi, prawda, nie jesteście audiofilami, to naprawdę te słuchawki brzmią bardzo dobrze, bardzo, bardzo je polecam. Jest jeszcze model 990, cała seria, ale one są odkryte, otwarte tutaj i słuchać na zewnątrz, a mi przy nagrywaniu wywiadów, live'ów chodzi o to, że dźwięk z zewnątrz też mikrofon zbiera. Dlatego będę używał tych i naprawdę myślę, że troszkę sobie na nich dzisiaj posiedzę, bo naprawdę zaskakująco dobrze. Tak jak sobie jeszcze podkręcę troszkę. Nic dodać, nic ująć, także serdecznie polecam, zakup dobry, 600 zł naprawdę za takie słuchawki żadnej innej firmy nie kupić, chociaż niemieckie, no dobra, najlepszego.